Cześć, z tej strony Dediax i dzisiaj już drugi raz testujemy kamerę, telefon na głowie z moim nowym nabytkiem, czyli opaską. Testujemy i tym razem w Fencie, wcześniej testowaliśmy w Zatorze, jak to widać, jak się sprawuje, jaka jest widoczność, czy przeszkadza i tak dalej. A teraz testujemy w Fencie. Zgaduję, że będzie dobrze. Fent jest na Fencie, na pneumatycznym siedzeniu sobie opuściłem trochę niżej. Niżej siedzę, a kamera jest też trochę niżej i wtedy nie łapię takie klimy, takie w Zatorze, tylko łapię sobie normalnie, mam nadzieję, że drogę. Zaraz zatrzymam i sprawdzę, bo jak będzie źle, to po co nagrywać i marnować czas, tak jak za moją pierwszą próbę, jak jechałem zagrabiać pole, to była tragedia, szczerze mówiąc. Nawet tego nie rzucę. Straszna wielka tragedia, ale dziś to będzie serio. Już rekordowe nagrywanie, bo nagrałem już tak. Zagrabianie, vlog z zagrabianiem z torem, vlog wracanie i testowanie opaski, vlog zmienianie, zakładanie opony w Fencie, znaczy zakładanie opony do tego, do prasy rolującej, czyli do belarki. Czwarty vlog to odczepianie zbierającej i zaczepianie prasy. I piąty vlog to właśnie nagrywam. Piąty vlog właśnie nagrywam, a szósty jeszcze będzie z belowania. Oddzielny pewnie z Piotrkiem. Może jeszcze dziś nagram szósty z zbierania bel i siódmy z owijania, ale to się jeszcze zobaczy. To się jeszcze zobaczy. Jak widzicie, ładuję tym tarsem telefon, bo już mi bateria pada, 30% miałem, czyli nie wystarczyłoby do tego vloga. Teraz jak z główki rozmawiam i ten, to mogę sobie z kabelkiem pochodzić. Trochę to jest na pewno dziwnie wygląda, szczerze mówiąc, ale jest dobrze. Dobra, ja za chwilę wracam, zobaczę jak mi to idzie nagrywanie. No i jestem z powrotem, powiem wam szczerze, prawie idealnie, bo ciut za wysoko, ale to odrobincie za wysoko, bo nie widać tego kokpitu tu na dole, co nie? Ale tak to jest nawet spoko, bo widać drogę, nie to co w Zatorze, szczerze mówiąc, ale już jest dobrze. No nie to zdam, wszyscy się na mnie patrzą, jak na wariata, szczerze mówiąc, co mam na głowie, co mam takiego wielkiego na głowie. A to jest telefon, a ja jestem właśnie w planie vloga. Inni ludzie tego nie zrozumieją. Jak widzicie, to jest ten drogę, mam nadzieję, że widzicie. Za chwilę zajadę na pole. Jak widzicie, straszna droga jest na te pole. Strasznie z dołami, z dziurami, więc nie mogę popędzić, bo inaczej jakbym popędził, to już bym był na tym polu. Najwyżej odrobincie vlog się przedłuży. A wolniej zajadę. Lepiej też nie rozwalić sobie sprzętu, szczerze mówiąc, belarki. Pewnie nie widzicie jej, jak się odwracam na tył. Jeszcze nad tym popracuję spokojnie. Wszystko uda mi się wycykać. Już 17:17, jak widzicie. Czas leci bardzo szybko, a jeszcze tyle mam do zrobienia. Nie wiem, czy się wyrobię, ale wiecie, no, tak czasem bywa. Mam nadzieję, że nagram z Piotrkiem zaraz vloga, z belowania. Jak widzicie, Fencik pięknie się sprawuje. Polecam. Szczerze mówiąc, bardzo szkoda mi jest go sprzedać. Szkoda, bo się już do niego przyzwyczaiłem. Już wiem, jak on chodzi i tak dalej. Ale no wiecie, no. Chciałbym. No, ciut za dużo pali. Za dużo pali, za dużo mam mocy,
a za tyle co opony byśmy musieli kupić, to sam raz możemy dołożyć tyle do młodszego Fenta z dobrymi oponami, z tuzem z przodu, mniej koni i nam to bardziej na plusie wyjdzie. Bo tak, to kupimy opony i dalej będzie palić dużo. Nie będzie mieć joysticka tego super wypasionego z guzikami i tak dalej, wygodniejszego. Nie będzie młodszy, tylko będzie taki sam. Krócić opony. Będzie mieć większy uciąg, będzie... Może by, jakby miał lepiej, lżej z tymi oponami większymi. Ale to koszt około 20 tysięcy nawet. Około 20 tysięcy koszt takich opon. To wolimy dołożyć te 20 tysięcy, nawet 30, nawet więcej, ale no jak się trafi, żeby mieć młodszy traktor, żeby mniej palił, z dobrymi oponami, z tuzem, postaramy się też, żeby miał WOM, będzie wygodniejszy, łatwiejszy w pracy, wygodniejszy, no, ciaśniejszy na pewno, bo siedziałem już. Ciaśniejszy jest dużo na pewno, bo w tym to jak się siedzi to jest bardzo luźno, luźniutko, spokojnie, można się poruszać i tak dalej. Nie to co w tym 714, 700, w tym 714 Vario, to wiecie. No i tak myślimy ciągle te 714, może kupimy to 716, zmieścimy trochę moc, podobno da się w tych nowszych, podobno da się w tych nowszych, podobno. Jeszcze muszę o tym poczytać w internecie, bo jeszcze nie czytałem o tym i tak na razie mówię podobno. Więc poczytam. W tym to wiem, że się nie da pomniejszyć. Wiem, że tylko da się powiększyć. Nawet do 300. Żeby miała 300 koni. 200 to na pewno. Nawet do 300, ale to wiecie, żywotność na pewno się skróci. Oj, i to bardzo. Bo będzie dobrze ścipowany. Wiecie. Więc... Na większy nie potrzeba, tyle nam wystarczy. Znaczy tyle to już jest za dużo. Tyle to już jest za dużo. Bo się tak planujemy zmniejszyć. Jak widzicie, krówki chodzą ciągle. Czy je przestawili. Dobra, jadę jeszcze na siano belować. To jeszcze się do was odezwę. Jak będę belował, mam nadzieję, że będę z Piotkiem już belował. Jak przyjdzie do mnie, to będzie kolejny vlog z Piotkiem. No to dziękuję wam za uwagę, za kolejny vlog. Oby tylko było więcej takich szybkich vlogów i codziennych. Codziennie obowiązku bym zrobił dłuższy, ale jakby było 50 minut, to już nawet odechciałoby się wam wejść, żeby go obejrzeć. Więc jakby 20-15 minut, a więcej, żebyście, wiecie, ale żebyście mogli sobie krótkie, a kilka vlogów obejrzeć. No to pozdrawiam wszystkich tych, co zawsze pytają, czyli moją dziewczynę, jej rodziców, sąsiadów, moich rodziców, moich widzów, moich kolegów, koleżanki, wszystkich moich oglądających, subskrybujących, komentujących, snapujących i tak dalej, i tak dalej. No to już będę się z wami żegnał, bo już skręcam. Będę się z wami żegnał. To do następnego vloga. Cześć!